Witam Państwa z Wilczego Wzgórza. Kłania się Robert Dzięba, Kwadrans z historią. Dzisiaj po raz kolejny, bo pogoda na to pozwala, choć jest zimno, wycieczka po Kołobrzegu, bo dzisiaj będzie trochę o historii, historii zieleni między innymi. Ale o tym za chwilę. A gdzie jesteśmy, proszę Państwa? Wolfsberg. Witam Państwa z Wolfsberga, czyli z Wilczego Wzgórza. Tych bergów w Kołobrzegu przed wojną było sporo. Wolfsberg, Karlsberg, Kautzenberg, Salzberg, Zielenberg. Tak, sporo było tych różnych wzgórz. Kautzenberg to dzisiejszy Bespraw, Karlsberg to dzisiejszy teren przy cmentarzu, Salzberg, czyli Słone Wzgórze, okolice portu jachtowego Wyspa Sola, Zielenberg, no to Panewniki, czyli ulica Zwycięzców i te okolice, no i Wolfsberg, proszę Państwa, teren, na którym się znajdujemy. Bardzo ciekawe miejsce, występujące, ja aż tak głęboko nie zaglądałem, ale w XVIII wieku, jeżeli tak powiem, to na pewno będzie zgodne z prawdą, występujące na mapach, bardzo ciekawy teren, który był w zainteresowaniu obrońców Kołobrzegu, dlatego że tutaj zdarzyło się, że nieprzyjaciel podchodził i prowadził różnego rodzaju działania operacyjne. Dla nas teren ten ważny jest dlatego, że okala amfiteatr kołobrzeski, no i mamy tutaj park. No właśnie, proszę Państwa, pytanie, czy mamy park, bo teren ten, bardziej niż park, to przypomina las i to taki bardzo mocno zdewastowany las, bo gdzie tutaj się nie obejrzeć i jak tył nie spojrzeć, Szanowni Państwo, to wszędzie gdzieś coś jest powalone. I to wszędzie. Gdzie te drzewa rosną, proszę Państwa, tam padną. Zdrowe, nie zdrowe, chore i tak dalej, stare. No są tu stare, piękne, pomnikowe okazy. O tym też za chwilę. Tak więc Wilcze Wzgórze występuje w historii Kołobrzegu dość długo, jako nazwa historyczna. No i proszę Państwa, oczywiście tutaj mamy w okolicy sanatorium Marka Szaniec związany z walkami podczas wojny siedmioletniej, ale nas to nie interesuje, dlatego że to miejsce zapisało się w historii w roku tak naprawdę 1807. I wojna prusko-francuska lat 1806-1807 nadała tej okolicy rangę historyczną, o której pamiętano do 1945 roku. Walki, które tutaj się odbywały, były okrutne. Amfiteatr, czyli właśnie Wilczy Szaniec, wówczas nazywany także Fortem Wilczym, aczkolwiek ja w Kwadransie z historią dość dużo na temat tego dzieła fortyfikacyjnego mówiłem, więc tak naprawdę fort to nie był. Był to Szaniec, tak sobie to należy zapamiętać, tak również Wolfszanze w historiografii niemieckiej. W większości przypadków on widnieje, ale w literaturze polskiej zapisał się Fort Wilczy. Lepiej brzmi, proszę Państwa. Do czego zmierzam? Mianowicie obrona Kołobrzegu, kiedy się przygotowała do przyjęcia, i było wiadomo, że Kołobrzeg będzie oblegany w roku 1806, wiedziała dokładnie, jakie są słabe cechy Kołobrzegu. To nie było zresztą jakąś większą tajemnicą. No i duży mankament obrony miasta to była część wschodnia, bo tutaj nie było de facto rzecz biorąc żadnej aktywnej obrony na przedpolu. A takie było założenie od samego początku obrońców Kołobrzegu, więc trzeba było to zmienić. Zapadła decyzja, aby już w trakcie oblężenia oczywiście kończyć, ale zapadła decyzja, aby tutaj stworzyć dzieło fortyfikacyjne. No i plan przewidywał budowę fortu. Tak więc dzieło ambitne i działanie ambitne. I już w trakcie blokady twierdzy, w trakcie prac oblężniczych to dzieło wykonano. Jak pisał Gneisenau, dowódca twierdzy, obrzydliwe to było dzieło. Niemniej jednak spełniło swoją funkcję w całych walkach o Kołobrzeg. Dlaczego, proszę Państwa? Bo przez kilka miesięcy powstrzymywała, ponieważ oblężenie postanowiono tu w Kołobrzegu prowadzić od strony wschodniej, czyli od lasu kołobrzeskiego, mniej więcej oczywiście, proszę Państwa, przez wyżynę Binnenfeld, tutaj na ten kierunek i właśnie tutaj stało dzieło, które czekało na tych wszystkich, którzy szykowali się do natarcia i chcieli iść na kierunek wałów głównych. Po prostu się nie działo. Na pozostałych odcinkach świetnie działały oddziały partyzanckie, a także artyleria twierdzy kołobrzeskiej. Tak więc nie było z tym większych problemów. No i fort przechodził z rąk do rąk. Zginęło tu wielu żołnierzy.
zapewne także i polskich. Tak więc, proszę Państwa, mamy tutaj miejsce, to Wilcze Wzgórze, to jest miejsce, które no, zapisuje się dla nas, Polaków, jako ważne miejsce, gdzie przecież walczył pierwszy pułk piechoty i my walczyliśmy u boku Napoleona o wolność naszej ojczyzny, o jej niepodległość, suwerenność i tutaj chcieliśmy zapisać się u boku Napoleona i potem upomnieć się o naszą wolną ojczyznę. Oczywiście, jak wiemy, to się nie udało. Kołobrzegu też zdobyć się nie udało. Natomiast no, ta wykonana fortyfikacja przeszła potem proces rozbudowy. I proszę Państwa, tu nie było ani jednego drzewa. O, tu takie radiosłuchacze tego nie widzą. Jak ktoś ma ochotę, może się przejść. Wszędzie poprzewracane, poniszczone drzewa. Proszę Państwa, tyle pracy tu było włożone w tym parku, a nie, na niewiele się to de facto rzecz biorąc zdało. Wszystko się psuje. Zaraz też o tym. No i tak krótka historia, proszę Państwa, w latach 1832-1836 podczas rozbudowy twierdzy kołobrzeskiej zaplanowano nowe dzieło fortyfikacyjne na samej plaży, kamienny szaniec, szaniec Waldenfelsa na cześć komendanta kołobrzeskiej twierdzy, zastępcy komendanta, który tutaj na Wolfsbergu zresztą zginął, proszę Państwa, bo podczas prowadzonych działań został raniony i poniósł śmierć. Kapitan Waldenfels. Lata 1832-36, rozbudowa szańca i budowa nowego szańca, połączenie tych dzieł fortyfikacyjnych. Tak to, proszę Państwa, wyglądało. Jeżeli ktoś liczy, że tu były drzewa, dalej nie było żadnych drzew. Aczkolwiek w Kołobrzegu działało Towarzystwo Upiększania. Zmieniano już wymiar Kołobrzegu, bo Kołobrzeg szedł już w kierunku turystycznym, uzdrowiskowym. I proszę Państwa, no między innymi Park Załęże, czyli dzisiejszy Park Jedności Narodowej częściowo, bo Załęże samo z siebie jest dzisiaj pod kuratelą Marynarki Wojennej. Natomiast Park Załęże istnieje od 1612 roku. W okresie rozwoju uzdrowiska powstaje Park Nadmorski i ten park, proszę Państwa, pozwolono nasadzać drzewa, dlatego że w parku nadmorskim były dzieła polowe, były dzieła fortyfikacyjne. Miasto było dalej przygotowywane do obrony na ewentualną jakąś przypadłość wojenną, bo tego nigdy nie wiadomo. I była decyzja taka, że nawet jeżeli wybuchnie konflikt, to te wszystkie drzewa w parku tam wytną. Była zgoda w takim razie na realizację tego dzieła parkowego. I proszę Państwa, realizowano te nasadzenia właśnie w tym miejscu. Ale twierdza istniała do 1773 roku. Oczywiście ona formalnie istniała jako założenie obronne. Natomiast garnizon został. Samą twierdzę zaczęto likwidować. Miasto wreszcie sprzedało część fortyfikacji. Przepraszam, wojsko sprzedało część fortyfikacji miastu. I miasto rozpoczęło plantowanie. No, jestem tu w tej chwili we wschodniej części parku. Proszę Państwa, same powalone drzewa. No drzewo za drzewem, które wylatuje z korzeniami. Wylatuje z korzeniami z ziemi. No to tragiczny widok. Smutny widok. Kiedy się to ogląda. No ruina. Jakby tu orkan przeszedł, proszę Państwa. Przecież żadnych takich wiatrów nie było. No katastrofa. W szoku jestem. Bo mówiąc szczerze, to nie wiedziałem, że aż tak bardzo. Wiedziałem, że tu są takie przypadki, ale że aż tyle. No jest tego bardzo dużo. No i między innymi, proszę Państwa, likwidowany jest szaniec wilczy. Jemu funkcję nadano dopiero po I wojnie światowej, budując amfiteatr. Natomiast obsadzono aleje wzdłuż obecnej ulicy Fredry i to było tyle. Obsadzono też i szaniec kamienny, który sam zresztą porastał. To widać na jednym ze zdjęć, które mamy z tego okresu zachowane. Do czego zmierzam? Parku nie utworzono. Proszę Państwa, pierwszą informację w ogóle o parku znajduję dopiero na planach, być może ja nie widziałem, ale na tych, których ja mam, do których ja mam dostęp, a mam sporo ich w muzeum, dopiero w drugiej dekadzie XX wieku pojawia się napis Wolfsberg Park. Czyli dość późno przystąpiono do działań parkowych, proszę Państwa, do tworzenia tu parku. Te ścieżki, te wszystkie jakieś rzeczy, które tam są na mapach, to ja, proszę Państwa, nie wiem, jak bardzo mocno w to wierzyć. Ich charakter jest tak płynny i tak nietrwały, że mam co do tego wątpliwości. Na pewno jakieś zamierzenie parkowe tu było.
Natomiast patrząc na zdjęcie z loku ptaka na ten park z 1938 roku, były tu faktycznie pomnikowe, ładne drzewa, wokół których były jakieś tam samosiejki. Spora część pustego placu w tym miejscu. Dopiero oczywiście działania wojenne spowodowały tutaj dość dużo dewastacji, dlatego że tutaj Rosjanie blokowali Niemców, albo odwrotnie, zależy jak na to spojrzeć, Niemcy blokowali Rosjan, 272. Świrską Dywizję. I tutaj było dość sporo zniszczeń w tym parku. Nie udało się Rosjanom zdobyć Kamiennego Szańca, Kamienny Szaniec się ewakuuje i potem teren przejmuje Polska. I oczywiście kolejne, proszę Państwa, zniszczenia. No straszne, te drzewa powalone, jedno za drugim. A jeszcze nie było wiosennych sztormów, przecież zimę cały czas mamy. I nie interesowano się kompletnie parkami oczywiście. No, żeby była sprawa jasna, nie było na to pieniędzy, miasto się odbudowywało. A co dopiero tutaj mówić, moi drodzy, o tym, żeby przeznaczać środki finansowe, pieniążki na parki. Nie. Park Fredry bardzo późno zostaje objęty ochroną, w 1976 roku. I wpisano do materiału ochronnego, czyli do karty zabytku, takie zdanie, że to jest park leśny. Ja nie wiem, kto w ogóle pozwalał na wpisywanie takich rzeczy, bo to bzdury. To nie był park leśny, żaden w sobie, proszę Państwa. Po prostu to był park, który jakąś tam pewnie wizję ktoś miał, jego projektowania, ale on zarósł, bo przez 5 dekad nikt o niego nie dbał. I tak to wpisano. I proszę Państwa, żeby było jeszcze ciekawiej, nikt tu nic praktycznie nie robił. Ten park dalej się rozrastał i w ogóle drzewa tutaj w całej tej okolicy na kierunek wschodni to są samosiejki. To po prostu idzie, nikt tego nie wycina, nikt z tym nic nie robi. To są jakieś plany inwestycyjne. Ja w tej chwili tak naprawdę idę, a jesteśmy w mieście uzdrowiskowym, przez zaniedbany park. Ale to totalnie zaniedbany. Jaki to jest podstawowy problem konserwatorski? Proszę Państwa, za dużo wody. Ten park jest kompletnie nieodwodniony. A był odwodniony. Ale cały ten system, który tu, w tym miejscu istniał, odprowadzający wodę do fosy Fortu Wilczego, która jest w pełni zachowana, i nawet znaleźliśmy na mapach ślady kierunkowe do odprowadzenia tej wody w kierunku północnym, czyli do szańca Waldenfelsa, dzisiejszego Kamiennego, dzięki czemu ta woda była w fosach utrzymywana, proszę Państwa. Bo skąd się miała brać woda w szańcu Waldenfelsa? Fort Wilczy ma wpisaną częściowo zalaną fosę, co oznacza, że było to uwarunkowane po prostu kwestiami terenowymi. Ta woda spływała sobie, była odprowadzana najprawdopodobniej według naszej koncepcji tego, co jest na mapach, właśnie do obniżonego, potężnego rowu, który otaczał szaniec i była odprowadzana do morza. I było tu sucho. Dzisiaj, kiedy jest tu bardzo mokro, widzimy ekspansję gatunków wodnolubnych. Widzimy niesłychane szkody, które powodują, bo po pierwsze drzewa rosną płytko, ale, i to są samosiejki, nikt o to nie dba, nie ma na to środków finansowych. Konsekwencją czego jest to, że jest tu bardzo grząsko, niewielki wiatr wystarczy do tego, żeby te drzewa przewracać. Nigdy, choćbyśmy, nie wiem jak bardzo włożyli tu środki finansowe, nie uda nam się osiągnąć takiego stanu, jakbyśmy chcieli. Wnioski. W tej chwili dyskutujemy o przyszłości Parku Fredry, stąd i ta audycja, proszę Państwa, nieprzypadkowa. W dniu emisji będzie spotkanie zespołu do spraw zabytków i będziemy na ten temat dyskutowali. Sprawa jest prosta. Proszę Państwa, po pierwsze, pozostawić drzewa pomnikowe, najcenniejsze, usunąć pozostały drzewostan, który jest zbędny, który po prostu przez całe lata, sto parę lat, narastał tutaj, a w czasach polskich w sposób niekontrolowany i zbędny. Wytyczyć nowe alejki. Wytyczyć miejsca spędzania wolnego czasu. Być może, nie wiem, siłownie na powietrzu. Na pewno jakieś ławki, proszę Państwa. Oświetlenie, bo jest tu niezbędne, bo nocą tu po prostu przychodzić to jest niebezpiecznie. Do tego, proszę Państwa, Fundacja Historia Kołobrzegu zgłaszała upamiętnienie już bardzo dawno. My je odłożyliśmy na czas rewitalizacji parku. Założenie było takie, żeby upamięcić tu przede wszystkim żołnierzy 1. Pułku Piechoty dowództwa księcia pułkownika Antoniego Sułkowskiego, żeby tutaj taki pomnik się znalazł, bo tutaj na tym terenie toczyły się główne walki w 1807 roku. Więc byłby to park przede wszystkim historyczny,
którym pewne elementy można by było upamiętnić. No i atrakcja turystyczna. Po coś wreszcie można by było tu przyjść, bo dzisiaj, proszę Państwa, mieszkańcy mają piękne miejsce do wyprowadzania psów i bardzo pięknie ze zwierzaczkami tutaj sobie chodzą. Tak więc osiedle ogrody i pozostałe tereny mają miejsce do spacerów, no bo jest to teren leśny. Nie wyganiamy zwierzaczków, absolutnie nie, jestem temu przeciwny. Natomiast zróbmy coś z głową. Odtwórzmy miejsce historyczne. Mamy piękną historyczną fosę. Tu mamy kawałek gdzieś tam jakiejś kaponiery, która historycznie wystaje. Odtwórzmy alejki, ścieżki, osuszmy teren. Jeżeli są tu drzewa, nawet jeżeli mają charakter pomnikowy, to proszę Państwa, my w parkach sztucznie kształtujemy pewne tereny, więc jesteśmy od tego. O, proszę zobaczyć, cały teren wałów, potężnie zniszczony. No tu są, wszystkie te drzewa są, proszę Państwa, już spisane na straty. To jest kompletnie bez sensu, takie funkcjonowanie tego. I tylko dlatego, żeby utrzymywać, bo tu są, słyszałem, ekolodzy bardzo mocno nastawieni. To jest dewastacja, to jest, proszę Państwa, dewastacja tego parku poprzez utrzymywanie tak zwanych sił natury. Osuszyć, zadbać, przywrócić społeczeństwu, nam wszystkim, proszę zobaczyć. Wszystko tu wokół jest zniszczone i my tego w żaden sposób nie zatrzymamy. Nie ma takiej możliwości, bo tu jest za mokro. Cały ten park to jest jedno wielkie bagno wokół Wilczego Wzgórza. Osuszamy, usuwamy drzewa, całe mnóstwo drzew stąd trzeba usunąć, zostawiamy drzewa pomnikowe. Te ewentualnie, które rokują, tu musi być architekt zieleni, który nam pokaże jakąś wizję tego wszystkiego. Ustawiamy elementy rekreacyjne, turystyczne, pawiątkowe, być może miejsce na ognisko, na jakąś rozrywkę, proszę Państwa, czemu nie? Jesteśmy w końcu w miejscu turystycznym, może jakiś bushcraft, może na zawieszenie hamaków, żeby można było tu spędzić noc na przykład i żeby było miło. Do tego, proszę Państwa, upamiętnienie historyczne, bo to miejsce na coś takiego właśnie zasługuje, bo tutaj żołnierze oddawali swoje życie, wykonując rozkazy. Polscy żołnierze w 1807 roku, walcząc o twierdzę kołobrzeską, pozostali także, bo byli tu przecież Francuzi, Sasi, Włosi, no i Prusacy, którzy tego miejsca bronili. I w ten sposób, oczywiście za pewien czas, bo nie jutro, nie pojutrze, Wilcza Góra, tę nazwę też, proszę Państwa, może warto by było dla tego miejsca przywrócić, choć z nazwy parku zmieniać nie będziemy. Skoro jest już Park Ferydyry, niech zostanie. Ale zyskamy w ten sposób atrakcję turystyczną i miejsce spędzania wolnego czasu dla nas wszystkich. A przecież o to chodzi, żeby ta historia, proszę Państwa, była także w praktyce. Za wycieczkę po parku wspólną. Dziękuję, Robert Dzięba. Zapraszam na kolejny odcinek Kwadrans z Historią w telewizji kablowej Kołobrzeg i w Radio Kołobrzeg.